W dzisiejszym odcinku będziemy mogli stworzyć nietypowe narzędzia w Minecraft, takie jak na przykład młot. Tylko nie taki młot, a bardziej w takim stylu creepera. Z tego powodu, że w dzisiejszym odcinku będziemy mieli narzędzia takie, prawda, zielone, creeperowe, zielone, zielone jak gekon, zielone sos. Jest ze mną Jagieł. Dzień dobry, zielony jak, a nie wiem, czy różowy jak sinia. Pik. Dzisiaj jesteśmy na Minecrafcie, na którym wszystkie te narzędzia creeperowe będziemy musieli przetestować, bo każdy z nich będzie służył do czegoś innego. Na same starcie oczywiście łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Kto nie subskrybuje, ten szampana nie pije. Tak połączyliśmy, prawda, dwa też i to przyszło na myśl, jak to mówiłeś. Dobra, na samym starcie mamy starter kita tutaj do odebrania, więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy już od razu miecz do odebrania. Dobra, biorę to wszystko. Mamy też tutaj jakiś creeper tools, okej. Dobra, zabieram wszystko z tej skrzynki na razie. Ty zaraz dostaniesz, spokojnie. Albo wiesz, co masz. Dobra, żeby nie było, że nic nie masz. Daję ci te narzędzia, ty je na początek będziesz testował. Więc tak, mamy jakieś creeperowe cegły. Ty wyglądasz jak takie dziecko, co dostało na święta jakoś, wiesz, zestaw jakiegoś, nie wiem, zielonego goblina. Boję się, że zniszczysz coś, wiesz? Czekaj, chodź. Dobra, dawaj, zobaczmy, co robi ten miecz. Uwaga! Au! A kurczę, ty cztery serduszka mi zostały. Dobra, ej, mega mocny miecz. Ale ci normalnie siekłem. Okej, mamy tutaj te wszystkie narzędzia po kolei i mamy tutaj, mamy craftingi. Okej, to bardzo dobrze, że to mamy, bo ja bym nie wiedział, jak to skraftować, szczerze mówiąc. Co to jest? Dobra. Siekiera. Tutaj mamy łopatę, mamy motykę. Nie, no trzeba nam stary młot. Dobra, nie, czekaj, zacznijmy od czegoś takiego klasycznego. Kill off po prawej stronie. Ja chcę to. Co? Robię kill off, stary. Uwaga, pyk. Ty masz miecz, przetestowałeś to, ja przetestuję teraz kill off. Ej, dobra, to są creeperowe rudy. To jest dokładnie to, co mam tu. Będzie z tego to wypadać, 100%, uwaga. Wow! Ej, co jest? I nie dostałem żadnej rudy, stary, bo to wybuchło. Kurde, co ty? Co jest? Oszalałeś? Ej! No i super, dzięki. Niefajny jest ten kill off, nie da się nim kopać. Patrz, dobra, skopię to tylko. Raz muszę kliknąć, uwaga, pyk. No i patrz, to wybucha tyle razy, że mnie zniszczy to, co ja wykopałem. Dobra, stary kill off jest fatalny, mogę ci go. Dobra, ja niszczę to łapką. Ale tego się nie da łapą niszczyć chyba, czy da się? Nie wiem. A czekaj, a jak wykopię tu, szybciej przed tym. Dobra, jest. No i jeden się ostał. Jeden się ostał z ilu? Z sześciu chyba. Dobra, zróbmy ten młot. Młot jest fajny. Ja bym łuk chciał. No dobra, no to zrobimy ci łuk w takim razie. Czekaj, musimy zobaczyć, jak wygląda crafting tego łuku. Ty se weź miecz, a ja będę miał łuk. E, oddaj mi patyki, złodzieju. Dobra, idziemy robić ten młot. A ty mi daj pióra. No czekaj, już ci daję. Chwila. Pyk. O, za dużo, dobra. Masz pióra, już ci wyrzucam. Proszę cię bardzo. Co? Dobra, to jest patologia. Co tu się wydarzy? Dobra, stary, chodź, przetestujmy te rzeczy, które mamy. Ja mam tutaj ten młot. Ja walę tego NPC-ta na dziurę. Uwaga. Dobra, to ja zrobiłem. Dobra, tu masz skrzynkę. Masz tu strzały. Weź sobie te strzały. Dobra, strzel do mnie. Mówisz i masz. Z przyjemnością. Dobra, naciągam cięciwe. Nie trafiłeś, jak ty jesteś trafiłem. No jak nic mi nie zrobiło? Pod nogi ci to strzelę. No. Teraz trafiłeś. Dobra, ja robię, tego nie robię, robię to. Nie wiem, co to jest, ale robi się to tak, okej. Dobra, czyli potrzebuję żelazo, patyk, dobra, wszystko mam. Słuchaj, teraz się przyszykuj, bo będziesz umierał teraz, rozumiesz? Dobra, kto, jak, teraz walka jest, rozumiesz? Ja kontra ty. Ale ty masz, gościu. Co to jest? Gościu, masz lipę. Ubieram ten kubrak. Ej, dobra, skończy mi się ten blaster. Ja myślę, że jest nieskończony, on mi się skończył po prostu. I co, idzie uciekasz, cwaniaczku? Nie, to się nie liczy teraz, stary, teraz mnie nie bij. Dobra, dobra, szykujemy się do walki. Dobra, skoro, ale potrzebuję żelazo. Ja nie mam żelaza, to musisz znaleźć. Dobra, ja będzie żelazo. Przecież ty nie masz najmniejszych szans teraz. Spokojnie. Nie przejmuj się. Dobra, to jest dobrze, że to znalazłem. O kurczę, co tu się wyprawia? Ej, dobra, no faktycznie to wygląda mocno. Dobra, ja już, stary, mam wszystko, co potrzebuję chyba, wiesz? A ja nie mam. Dobra, kraftuję ostateczną siłę zniszczenia. Czy to... Dobra, no robię to, widzowie, to trzeba zrobić, to mi się może przydać, tylko... A co robisz, powiedz? To... Nie, no nie powiem ci, no co ty... Co to jest? Co masz? O, chłopie, zaraz ci pokażę, potwora. Ale ty znalazłeś jakąś broń? Nie. Stwora. Dobra, jest, widzowie, jest! Znalazłem to, co chciałem znaleźć! Co znalazłeś? Powiedz! Nic ci nie powiem! Dobra, nie! Konsecie. Dobra, co ty robisz? Co to masz? Co? Co to jest? A ja ci nic nie powiem. Co to jest, stary, za jakiś... Czekaj, to wygląda jak jakaś duża strzała taka. Teraz będziesz, kolego, cierpiał. Dobra, robimy tak, okej. Pyk. Dobra. Ja jestem uzbrojony po zęby. Dobra, no, ja...
Pijemy się, tak? Jeszcze coś ci pokażę, chodź, zanim no, dobra, to. Okay. Dobra, biegniesz za mną? No biegnę. Co od razu? No tu idę, spokojnie, idę. Tu jest jakaś skrzynka, sprawdzałeś co jest w środku? Wszystko tu sprawdziłem już, chodź. Co tutaj masz? Szybko, idź na dół. Nie, to jest zasadka jakaś. Dłaś, chodź, patrzcie co tam jest. Co? No nie widzisz? Co to jest za roślina? No mówię ci, jest jakiś stwór. Dobra, dziwne. Dobra, musimy go pokonać, ale ty coś knujesz, widzę. No nie, co dobra, knuję? Walę mu bombę. Dostał. Nic mu nie zrobiłeś. O, dostał, faktycznie dostał. Okej. Nie ma szans za mną. Dobra, widzowie, mamy to, ciągamy to, zakładamy to. A tu są mniejsze. Czekaj, muszę się jeszcze uzbroić. Ale ty, ja widzę, że ty, no co się boisz, no, każdy miał tyle samo czasu. No i co, ale ja korzystam z czasu, który mamy dalej, bo ty przerwałeś. Wiesz co? Spokojnie, ja już zaraz będę gotowy, nie przejmuj się. Teraz robię najważniejszą rzecz, widzowie, bo ja coś wiem, czego Jagieł nie wie. No powiedz. No jakbym to powiedział, to już by to było bez sensu. Co, no, ale ja muszę sobie ustawić sobie muszę ekwipunek. Ja jestem gotowy do walki. Wychodzimy stąd i się walimy, rozumiesz? Dobra. Ale ustawiamy się naprzeciwko siebie gdzieś i po prostu robimy szarżę. I jest, znaczy szarża, no po prostu bijemy się. Dobrze, a więc jesteśmy na środku tego, prawda, pięknego rynku creeperowego. Możemy rozpocząć naszą walkę. Czy ty jesteś gotowy? Niech wygra lepszy. Ale no to ja nie powiedziałem start jeszcze, co ty? Nie, start, co uciekasz, gdzie? Ale przestań tą bombą wodorową. No i co? I teraz bomba. Dostał pięknie. Oj, tutaj piękny unik. Dobra, i teraz podchodzimy. Lekki podchodzing. O, prawie. Ty, co to? Co to jest? Dostałeś bombę, drugą. Jesteś w szoku. Mi się skończyła broń. O, jaka szkoda. Mamy problem. Jaki? I teraz zostajesz. Czemu to nie wybucha? Ja się nie boję. Okej, dobra, no co, gdzie lecisz? Gdzie się nie boisz, że się chowasz? Szarza! Ty. Co jest? Dobra, teraz tak, tu. Ja, co ty wyprawiasz? O, ty błota masz! Okej. Szybko! Gdzie lecisz? Dlaczego ty jeszcze żyjesz? No co jest grane? Jestem nieśmiertelny. No, jest! Ten młot mi zostawił dwa serduszka. Nie pozostawiłem, że tak powiem, po sobie suchej nitki. Padł jak mucha i... że tak powiem... tyle. Dobra, gościu, dawaj na miecze twojaku. Start! Na same miecze, no dobra. Pyk. Dobra, ale jest skupienie tam, ale jest skupienie. Co jest? Dlaczego ty tak długo żyłeś? Ja się wiele razy trafiłem. Ja pół serca miałem przez 3 sekundy. Dobra widzowie, no bardzo fajne rzeczy, bardzo fajne narzędzia. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak chcecie kolejne odcinki, gdzie przetestujemy jakieś inne narzędzia, może tym razem szkieletowe albo zombie, czy inne takie, no to zawsze łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, elo!